4 razy była szopka, natomiast spotkań chyba było o 2 więcej. Niemniej szczęśliwi jesteśmy, że możemy spotkać się tutaj przez ten czas bożonarodzeniowy i przede wszystkim przypomnieć sobie tę historię, która miała miejsce ponad 2000 lat temu, kiedy, tak jak słyszeliśmy w tej łacińskiej kolędzie, Maryi Dziewicy, na świat przychodzi Jezus Chrystus. Poproszę teraz o odczytanie fragmentu Ewangelii według świętego Łukasza, którą nam tutaj przeczyta Mikołaj, też tradycyjnie, bo robi to po roku, także już prawie zna ten fragment na pamięć, ale jest on bliski sercu każdego z nas. W owym czasie wyszło rozporządzenie cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym świecie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Podążali więc wszyscy, aby się dać zapisać w kartach tego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret do Judei, do miasta Dawidowego zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryi, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Powiła swego pierworodnego syna, owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. W tej samej okolicy przebywali w polu pasterzy i trzymali straż nocną nad swoją trzodą. Wtem stanął przy nich anioł pański, chwała pańska zewsząd świeciła, także bardzo naszymi. I rzekł do nich anioł: nie bójcie się, oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu. Dziś bowiem w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan. A to będzie znakiem dla was. Znajdziecie niemowlę owinięte w pieluszki leżące w żłobie. I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami: chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom, którym sobie upodobał. Gdy aniołowie odeszli od nich do nieba, pasterze mówili między sobą: pójdźmy do Betlejem i zobaczmy, co się tam zdarzyło i o czym nam Pan oznajmił. Udali się też pospiesznie i znaleźli Maryję i Józefa oraz leżące w żłobie niemowlę. Gdy je ujrzeli, opowiedzieli, co im zostało objawione o tym dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, zdumieli się tym, co im pasterze powiedzieli. Lecz Maryja zachowała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. A pasterze wrócili, wielbiąc im sobie od Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jakim to zostało przedtem powiedziane. Czas świąt to czas, kiedy składamy sobie życzenia. Kiedy pamiętamy o tym, który dzisiaj też nie ma już pośród nas. Oni dzisiaj, jak mówi jedna z pastorałów, choć w innym wymiarze, są cały czas pośród nas. Spójrzmy wokoło siebie. Te piękne światła, iluminacje przypominają nam o tym, jak piękne są te święta i jak długo mają tradycję. A wszystko zaczęło się u zarania świata, kiedy człowiek odrzucił miłość Pana Boga, a On złożył obietnicę, że przyśle swojego Syna, który narodzi się z dziewicy, który zmiażdży łeb wężowi, a wąż zmiażdży mu pięta. Moi drodzy, tak się stało, kiedy nastąpiła pełnia czasów, na świat przychodzi Syn Boży, Mesjasz, istniejący od zawsze. On odkupi każdego człowieka, tego, który żył na wieki przed Jego ludzkim narodzeniem i tego, który wiele wieków później narodzi się po Jego narodzinie. Ale każdy tę łaskę otrzyma. I my ten wielki dar, jakim było przyjście Syna Człowieczego na ziemię, wspominamy.
przygotowując się jednocześnie na spotkanie z Chrystusem na końcu świata, na końcu czasu. Chrystus przychodzi do każdego z nas, rodzi się w naszych sercach. Niesie nam pokój, niesie nam radość. Radość, która jest przewidziana dla każdego z nas z osobna. Bo każdy z nas jest powołany do życia wiecznego razem z Panem Bogiem, wiecznej radości, w świecie, gdzie już nie ma ani smutku, ani biedy, ani chorób, nie ma nawet czasu. W świecie, do którego każdy z nas został przez Pana powołany po wykonaniu swojej ziemskiej misji. W ten czas zbliżających się świąt Bożego Narodzenia ja przede wszystkim życzę Wam pokoju naszych serc. Cały, tak. Pokoju i spotkania z drugim człowiekiem i odnalezienia drugiego człowieka, w drugim człowieku Jezusa Chrystusa. Bo On napełnia nasze serce. On pragnie, abyśmy my tą radością płynącą z narodzenia dzielili się z drugim człowiekiem, z tym, którego spotykamy na ulicy. To łamanie się władzy, które za chwilę nastąpi, burzy wszelkie granice pomiędzy nami. Powołuje nas do życia wierności, do życia z Jezusem Chrystusem. O, jak ten kawałek chleba, który weźmiecie za chwilkę w swojej dłonie, który jest kruchy, który trzymany w dużej ręce rozpuszcza się, symbolizuje Jezusa Chrystusa, który też jako kruchy, bezbronny przychodzi tutaj do nas, w którym niebo spotyka się z ziemią. Co więcej, ten kruchy, słaby Pan Jezus jest Królem Wszechświata, czemu dowód dadzą nam wszyscy zespoły, którzy przyjdą i oddadzą pokoju. Niech ten Chrystusowy pokój będzie w waszych sercach. Jeszcze mam takie jedno ogłoszenie, moi drodzy, a propos tej widzimy wszystkich samotnych, biedniejszych, bezdomnych. Tradycyjnie zapraszam w piątek, 22 grudnia na wieczerze wigilijną, ulica Polanki 131 w domu parafialnym. Będą przygotowane ciepłe posiłki oraz jakieś paczki, które będziecie mogli wziąć na święta do siebie domu. Bardzo Wam dziękuję. Bardzo dziękuję ojcze Albinie, ojciec Albin z kościoła Cystersów. Bardzo dziękuję. Dziękuję ojcze, że jesteś z nami właśnie pierwszej wigilii. To naprawdę wielka dla nas radość. Ty ojcze i słowo. No zwykle z nami również był proboszcz z katedry oliwskiej. W tym roku go nie ma, nie dlatego, że nas nie lubi, tylko dlatego, że jest w Gdyni, gdzie są akurat dzisiaj obchody poświęcone tragedii grudnia 70. Także nieobecny, usprawiedliwiony, tym większe podziękowania dla ojca Albina. Również wielkie podziękowania dla chóru z Żeli Strzewa. Chór się nazywa Jubileum. Ale dalej i z Hola Studnia, ale z Żelistrzewa, nie oszukałem was. Jak nie wiecie, gdzie jest Żelistrzewo, to ja wam powiem, za Gdynią w stronę na Puckle, tylko w bok. I tam właśnie przy lokalnej parafii działa ten chór, także bardzo dziękuję kochani, że zechcieliście tu przyjechać i być taką fantastyczną ozdobą wigilii oliwskiej, świętowania gdańskiego, no tyle, że w Oliwie, no bliższa koszula ciału, ale przecie, myślę, że nie tylko Oliwianie tu są, że są również ludzie spoza Oliwy. Witam wszystkich serdecznie, ja się nazywam Andrzej Stelmasiewicz, Fundacja Wspólnota Gdańska Oliwski Ratusz Kultury, to my jesteśmy inicjatorami tego przedsięwzięcia, ale nic byśmy nie zrobili bez wielu partnerów, współpracowników, którym serdeczne podziękowania złoży Ania Miller. Ale zanim ona tutaj będzie dziękować, bardzo chciałbym poprosić panią Małgosię Chmiel, posłankę na Sejm,
oliwską oliwiankę, żeby no, złożyła wam życzenia świąteczne. Dziękuję bardzo. Co to za twór oliwska oliwianka, ale rzeczywiście byłam wiele lat radną z oliwy. Jestem z tym większą przyjemnością tutaj jestem, ale witam oprócz oliwian wszystkich gdańszczan i łamiąc się z Państwem opłatkiem, życzę, żeby te święta były miłe, sympatyczne, w gronie rodzinnym. Dzieciom życzę śniegu, bo bez śniegu nie ma tej magii. I wszystkim życzę bogatego Mikołaja i zdrowia oczywiście, ale jak jest szczęście, to jest i zdrowie. Wszystkiego najlepszego. Są z nami również, jest z nami również przedstawiciel Rady Miasta Gdańska, radny też z Oliwy, Mariusz Andrzejcza. Dobry wieczór, proszę Państwa, krótko, serdecznie podziękowanie dla Opel Zakolu, dla przyjaciela Święcia, całego zespołu, dla Zakolu Gdańska, za to, że kolejny rok możemy się wszystkich Państwa spotykać zdrowych i wesołych świąt. Dziękuję bardzo. W Oliwie rządzi Rada Dzielnicy Oliwa. Nie byłoby tej rady, gdyby nie Tomasz Struk. Może uda mi się przekrzyżyć tych trzech króli tutaj. Chciałem Państwu w imieniu całej Rady Dzielnicy Oliwa złożyć najlepsze życzenia zdrowia przede wszystkim i spokoju. I tego spokoju, żeby nam też nie zabrakło w przyszłym roku. I tego, żeby ta oliwa nie traciła charakteru, żeby była taka, jaka jest. Ale tak naprawdę jest zadanie dla nas wszystkich, żebyśmy bronili naszej oliwy i żeby ona była taka oliwska, kameralna, taka ciepła, jak jest. Tego sobie wszyscy życzymy. Dziękuję bardzo. Kochani, wszystkiego dobrego. Jesteśmy chrześcijanami, ale jak nie jesteśmy, to i tak jesteśmy ludźmi godnymi szacunku. Wyróżnikiem tej Wigilii w stosunku do większości innych jest to, że ona jest przede wszystkim dla ludzi. Dla chrześcijan i niechrześcijan, dla bogatych i dla biednych, dla dobrze wykształconych i gorzej wykształconych. Na początku, ostatecznie wszyscy jesteśmy równymi ludźmi. Wszystkiego dobrego, będzie opłatek, będą potrawy na stole, ale teraz jakieś potwory tu do nas dotarły, to kolędnicy, słuchajcie. To kolędnicy. Mam nadzieję, że wezmą was do tańca, do radości. Nie wiem, co oni tutaj wymyślają, ale są głośni i radośni. Kolędnicy, zapraszamy was bliżej szopki. Kolędnicy, chodźcie do nas. Dziękuję.